rządzą się, jako we Wiliem się robi, tak potem cały rok. Ci kieryje grzeczne, ci spórne, faktycznie to tak działa? No na to dawali strasznie pozor. Dziecka nie śmiały spurować. Bo jakby mama wyfachlowała kieremusi, toż to znaczyło, że cały rok będzie dostawał. No to by była to straszna perspektywa, jakby mama cały rok potem dziecko biła. Także dziecka były strasznie siłowne, posłuchały, no nic tam żaden nie poszkodził, no i byli robotni i pomagali, i sprzątali, i zamiatali, i mamie pomagali ważyć i wszystko, żeby to było tak, jak to było we Wilnie dobre, toż to przez cały rok będzie też dobre. No. Powieczerzali, to już cóż potem robili? No to jak się powieczerzało, to już potem trzeba było coś zawrozić. No i toż wiele bob było w chałupie, wszystkie wyzły kyrpce, ale to przeważnie młode, bo tam starym na tym nie zależało, matka tam nie dawali swoich kyrpców. I toż wtedy te kyrpce, jeden za drugim te kyrpce kładli, a kiedy kyrpiec pierwszy wysiął na próg, toż to znaczyło, że ta dziewka się w tym roku wyda. No. Toż niekiedy to dwa razy robili, no niekiedy się to sprawdziło, mało kiedy, ale tej się sprawdziło. Także jak kyrpiec był na progu, to znaczyło, że ona będzie z domu, że się wyda. To było takie dobre. No a potem jeszcze jedno było też takie, że jak powiecierzy, to zamiatali izbę. A te śmieci wynosiła wyski na pole, jakoś młoda dziewucha, tako co była na wydaniu. A wychodziła na pole, a te śmieci wysypała na pod przylepek, a poczuwała, z której strony pies zaściekł. Aha, jak tam z tej strony od jałożynki, aha, to już będę miała chłopa od jałożynki. No i to się tutaj sprawdzało, to takie było bardzo fajne. No a jak już no i jeszcze jedno, co musimy powiedzieć, że ze stołu pozbierali wszystkie łokruszki, kościciek tam chleba, czy placku, czy czegoś, a potem szli do chlewa i wtedy każde bydlątko dostało kościciek jedzenia ze stołu wigilijnego. I świnią kościciek dali, i krowom, i łowca, i koza, no nawet psu zanieśli kościciek. No oczywiście nie słodkiego, ale kościciek tam jak czegoś było, no i było to bardzo fajne. No, a jak można było w tym, co z tymi zwierzętami pogadać, ludzkim głosem. No toż może, ale żaden się nie chwalił. No. No ale jak potem już to wszystko, wiecie, te wróżby się zrobiły, to sobie jeszcze pospiewali kolędy, a jak się już uspiewali, to już potem się rychtowali na jutrznią. A na jutrzni jak byli, toż potem jak wychodzili wszyscy z jutrzni, toż chcieli jak najchutni z tej jutrzni, z tego kościoła do domu dolecieć. Toż już tak lecieli, a tak się uwijali okropnie, a kiedy był pierwszy w domu, to się radował, bo to znaczyło, że w tym roku, to znaczy w tym co przychodzi, najprędzej poradzi skludzić z pola. A wiecie, wtedy skludzić z pola to było coś i... Wtedy się nie kupowało w tych rozmaitych marketach, tylko trzeba sobie było nasiąć, uprawić, potem to skludzić, co by było co jeść. No i toż to było takie, że okropnie. Gdybyście byli widzieli, jak ci ludzie gnali ku chałupie, toż to aż śmieszne było. No. A powiedzcie mi, czy dziecka dostawały jakieś paczki pod kryzban? Ach, Boże mój kany. Dawniej nie było żadnych paczków, bo o tym ludzie nie wiedzieli, a potem dziś na to nie było stać. No. Nie było paczków i żaden nie był rozczarowany, bo nie wiedział o tym. A z czego jeszcze wróżyli? No toż wróżyli, a i z jabłek. Wzięli nóż i jabłko przekroli. Jak wsiecki zorneczka były w porządku, toż to znaczyło, że rok będzie pomyślny. A jak zorka były źle, albo jakieś takie chude, takie suche, to no, o Boże mój, no jaki zaś ten rok będzie, no nie wiemy, no nie wiemy. Także to była taka złowróżba. No a oprócz tego też, a i orzechy tłukli i jak ten orzech był dobry, jak był zdrowy, toż to znaczyło, że ten, co ten miał ten orzech, a potłukł se go, że będzie calunki rok zdrowy. I to tak się cieszyli, że to będzie dobre przez calunki rok. No. No a potem jeszcze też jak już powili, prawie powiecierzy, toż potem trzeba było tą świeczkę zduchnąć. Toż jak tą świeczkę zduchli, a ten dymeczek się prościunko do góry, to znaczy, że będzie rok pomyślny, że wszyscy będą zdrowi i wszyscy będą w domach. Znaczy, że żaden nie umrze. A jakby tak ten dym posiłkał a w tej świeczki, a zaczął takować, a potem się skierował w tą stronę ku dźwierzom, to był zły znak, bo może ktoś i tymi dźwierzami pójdzie.
No a dziewczęta zaś się dziwały, bo każdy się dziwał na to, co by jemu pasowało. To dziewczęta się dziwały, a wiele razy po cichutku tak fukły, co by ten dymek się tam, kany kieromiała galana. Wiecie, w tą stronę. No jak duchła do dymku, a dymek posiął tam albo tam, też była rada, no też to będzie ten mój galan, bo tam się mój dymek. No. Mimo tego, że na tym stole nie była tego jedzenia aż tak kupa, ale zawsze to ważne miejsce miał ten godnik rajciek. Jakoś to z tym było? No to downi chleb jako taki był strasznie ważny. Bo to jest to, wiecie, że downi kupowali dwa razy w roku chleb. No, jeździwali po niego aż do Jabłonkowa, to jest łodne z jakich 13-14 kilometrów. No i to, że jak przywieźli ten chleb, a to na Wilię musiał być chleb, to, że jak na tym stole go położyli, jak już przed samą wieczerzą, to wtedy gazda brał nóż i najprędzej na tym chlebie zrobił znak krzyża, a potem odkrął taką, teraz się to nazywa piętka, taką dość wielką piętkę, a to był godnik rajciek. I ten godnik rajciek miał bardzo wielki znaczenie i wielkie zastosowanie, bo taki godnik rajciek, on cały czas był przy tej wieczerzy na stole, a potem się go schowało. I ten godnik rajciek dyski był schowany, kajsika w truchlię, w skrzynku, jeszcze niekiedy kapkiem przymknione jakimś kakluciem, co by go też te dziecka przez rok nie zjadły. No a dawniej było tak, że jak się dziecko kapkę rozniemogło, toż mu wtedy utłukli tego suchego chleba, tego suchego krajcika. No a bywał też ten głodny krajciek, a i na to, że jakby się tak nie daj Boże, krowa rozniemogła, bo coś, to się tam dopomy ich kapinkiem tego chleba utrusili, no i wierzyli, że to pomoże.